Hejka, witam Was w oficjalnym vlogu z drugiej edycji Live Show 2024. Yay! Więc dzisiaj mamy piątek 12 lipca i już dzisiaj wyruszam na wielką podróż, która będzie trwała cały weekend. Live Show odbywa się jutro, ale tak jak już wiecie z poprzedniego roku, żeby tam zdążyć na czas, muszę tam być dzień wcześniej, więc dzisiaj piątek ja i moja mama wyjeżdżamy pociągiem do Warszawy, a jutro z rana idziemy na live show. Okej, sytuacja wygląda w ten sposób, że na razie jeszcze modele spakowane, jak widać, nie są. Tutaj mam wszystko, co zabieram na wystawę. Jest tego zdecydowanie mniej niż rok temu, ale jakby też z doświadczenia już wiem. I kurier mi przerwał. Anyways, tutaj mam wszystko i tak jak już mówiłam, nauczona doświadczeniem sprzed roku, teraz wiem jak... co i jak powinnam wystawiać, w jakich klasach, żeby to miało ręce i nogi, także tych modeli jest mniej, ale mam nadzieję, że tym razem tak podobierałam te klasy, że uda mi się może zdobyć coś więcej niż rok temu. W każdym razie już są metki wszystkie poprzypinane. Jeszcze tylko sprzęty nie mają, ale to myślę, że zrobię na miejscu. Są też zestawy pomocnicze, to właśnie są metki ze sprzętami, tu są zapasowe metki, pęseta do zakładania różnych sprzętów, bo powiem Wam, że te ochraniacze bardzo ciężko się zapina i tutaj pęseta jest bardzo pomocna. Pędzelek do odkurzania, nożyczki, nitka, linijka, a jeszcze muszę ołówek dopakować. Tutaj natomiast mam coś, o czym zapomniałam rok temu i tym razem pamiętałam, czyli mam wydrukowane zdjęcia z podpisem z Nexta i jest też jeszcze kilka z Riverpass i chyba jedno ze mną i z Piratem, także każdy, kto będzie chciał, może sobie podejść i odebrać ode mnie. I to w sumie wszystko. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zorganizować jakiegoś takiego fajnego nakrycia na stół, bo rok temu widziałam, że niektórzy mieli na stołach takie fajne jakby obrusiki, ceratki i po prostu tak fajnie wygląda, jak te modele stały, ale jeszcze się zastanawiam, bo koc jest za gruby i będą się przewracać. Oczywiście poza tym mam jeszcze moje ubrania, bo konie to nie wszystko, muszę się też spakować, także mam tutaj ubrania, są rzeczy do plecaka. Tak, słuchałam sobie Jezioro Łabędzi, jak się szykowałam. I jeszcze jest jedna rzecz, tutaj na tej półeczce mam takie rzeczy odłożone do strefy maybe, czyli może je wezmę, może nie, bo tutaj mam trójkę naszych postaci z Nexta, oczywiście Moon Knight, Wyatt i Martin i oni nie biorą udziału w wystawie, ale pomyślałam, że może ich wezmę tak po prostu dla Was, dla widzów, jeżeli ktoś się pojawi, kto mnie zna z YouTube'a, a wiem, że na pewno będą takie osoby, to może chcieliby zobaczyć na żywo, więc pomyślałam, że ich wezmę. I jeszcze mam te koniki. I tutaj są modele, które myślałam, żeby wziąć na sprzedaż, a tutaj te konie mają akcesoria na sobie, które myślałam, czy by nie dać ich na sprzedaż. Tylko, że ja nie zgłosiłam chęci sprzedaży i zastanawiam się, czy jeszcze mogę zgłosić tą chęć sprzedaży i czekam na odpowiedź od organizatorów. A, i plus, i tak bym chciała wziąć Pirata i Penelope, no bo oni są iconic, więc i tak ich wezmę. I jeszcze może wezmę lalkę. Tak po prostu porobię jakieś fajne foty, zobaczymy. No, tak więc tak to wszystko by wyglądało. Jest tego, wydaje mi się, że mniej niż rok temu i bardzo się cieszę, chociaż i tak biorę ogromną walizkę, bo chyba jest nawet większa niż ta rok temu, więc... no, ale to też dlatego, że muszę opracować nową metodę pakowania, bo powiem Wam, że rok temu jak się pakowałam, to niestety ta metoda nie była zbyt dobra i jeden z moich koni wrócił z połamaną nogą. Tym razem myślę, że postaram się jeszcze szczelniej je zapakować, co zaraz powinniście zobaczyć w przebitce. Mam już spakowane wszystko prawie, że zastanawiam się jeszcze nad modelami na sprzedaż, bo nadal nie dostałam informacji zwrotnej, czy mogę sprzedawać, czy nie, ale sama nie wiem, bo brakuje mi powoli materiałów do pakowania, a chcę, żeby też były porządnie spakowane. Koniki już są spakowane, już Wam pokazuję. W tej połowie walizki są schowane wszystkie koniki. Tutaj są moje ubrania i mam jeszcze sporo miejsca, ale w sumie to cieszę się, że zostało dużo miejsca, bo a nuż najdzie mnie ochota na kupno jakiejś szalonej ilości koni, czy czegokolwiek, to będę miała miejsce. To jest mój plakacik ze Stranger Things. Jeszcze okazało się, że udało mi się uzyskać pozwolenie na sprzedaż. Także jednak pakuję ze sobą wszystko to, co planowałam wziąć. Nawet te rzeczy ze strefy maybe. Muzyka.
już jesteśmy w Warszawie. Mieliśmy prawie godzinne opóźnienie z pociągiem, a teraz w ramach nagrody idziemy na zakupy, bo nie na co dzień jest się w Złotych Tarasach na zakupach, więc dzisiejszy wieczór będziemy się już relaksować. Witam, jest już następny dzień rano, my jesteśmy w pokoju, umyte, przygotowane, idziemy na śniadanie, a potem jedziemy, bo na 9:30 musimy być już na miejscu. Cały event zaczyna się o 10:00, tak jak rok temu, ale wystawcy muszą przyjechać i pojawić się pół godziny wcześniej, żeby się ze wszystkim rozstawić, także musimy się zbierać. Dobra, także jesteśmy już na miejscu, możecie się przywitać wszyscy. I jeszcze się nie zaczęło oficjalnie, chociaż już powinno. I mamy półgodzinne opóźnienie. Dostaliśmy wszyscy już książeczki. I dostałam prezent. Przyszła do mnie Wicka i dostałam prezent. Także serdecznie pozdrawiam Cię, Alicja, i bardzo dziękuję za prezent. Właśnie dostałyśmy w prezencie najmniejszy model konia ever. To jest jak paznokieć, w sensie zobaczcie. To jest mini Winnie's, przy nim to jest gigant. To jest takie małe. Matko jedyna. Jak ja to pomaluję? Tak, podstawki sobie wykupiłam. Jakbym miała powiedzieć, to chyba to jest najładniejszy stolik. Dziękuję w tym bardzo. Roku, naprawdę. No, okay. Można wszystko nagrać z bliska. Dostałam drugi prezent od Gosi. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Wow. Miguel zdobył też piąte miejsce. Czyli zdobył piąte miejsce, Miguel zdobył piąte miejsce. Jestem bardzo dumna z chłopaków. Na razie w każdej klasie, w której coś wystawiłam, a wystawiłam w dwóch, to w każdej na razie coś zdobyłam. On jest zupełnie inny. Jakie miałam zdjęcie? Nie, ale szczerze, naprawdę nieźle. Nie, bo to jest tam nie wiem, czy tak, to jest dokładnie ten sam model, tylko że inne, zupełnie inaczej pomalowane. Produkcji poszło, że on tak odbija. A pod kopytem masz chyba napisane rok produkcji, co nie? Bo mój jest z... Mój się starł. Ja mam 2022. Nasz 2022. Ale jak to on ręcznie ma? Kurde. No bo one są ręcznie malowane jakby i dlatego mogą się... Niesamowite. Tak zrobić jeszcze. Teraz. Totalnie inaczej. Na razie. W każdej sekcji, w której startowałam, coś wygrałam. Jednorożec, którego dostałam od Uli, by the way, Ula, dziękuję, wygrał nagrodę Rosetę, taką ulubieniec domu Kedr, także fajnie. Miał wygrać najsweetaśniejszy.
Więc to wszystko bez odbioru, widzimy się później. Pa. Wracam. Mój D'Artagnan, Glorab, wiecie, ten Omega Fahim, zdobył wyróżnienie na ulubieńca Torosu Żewiec. Także znowu jadę na zawody. Słuchajcie, muszę wam coś pokazać. Pokażcie dziewczynie. To jest oryginalny kostium z serialu Moon Knight, ale dziewczyny zrobiły naprawdę bardzo, bardzo podobne i normalnie jeden do jeden powiedziałabym, inspirowane oryginalnym kostiumem Moon Knight, więc są trzy Moon Knighty w jednym miejscu. Wow, super. To jeszcze autorki tutaj uwiecznimy. Dobra. Trwa właśnie przerwa sprzedażowa. Sprzedałam akcesoria, które miałam na sprzedaż, więc bardzo się cieszę i pozdrawiam osoby, które kupiły. A sama kupiłam dwa konie. A i mama mi kupiła takiego pony poucha, więc będzie do transportów najcenniejszych modeli. Podsumowanie tego, co dzieje się na moim stoliku. Ogólnie udało mi się zdobyć naprawdę dużo nagród. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Tutaj stoją wystawowe modele, znaczy nie takie, co są na wystawie, tylko po prostu z serialu. I powiem wam, że zostały mi już tylko 3 zdjęcia z Nexta. Jakby ich chyba miałam, nie wiem, z 15, może nawet więcej. A zostały tylko 3. River pasty się już wszystkie rozdały i to jedno z piratem też już poszło. Także zostały jeszcze tylko 3. Zobaczymy. Tak wygląda status na teraz. Też sprzedałam już akcesoria, które miałam na sprzedaż. Zostały jeszcze tylko te 3 modele. I na razie czekam. Mam teraz dłuższą przerwę. Trwa aktualnie ocenianie. Zaczynamy ocenę. Właśnie nawet nie wiem czego, ale jakiś customów i artist resin w skali SM. Tak. To było pierwsze miejsce w kategorii dekor. Jakby... Ja nie wierzę. Jeden z moich niewielu customów. Serio, ja tak rzadko maluję customy, że mogłabym to policzyć na palcach dwóch rąk. A ten wygrał. I konkurował z naprawdę ładnymi dekorami. I jeszcze... Flotka jest pod kolor. Jest godzina 18:36, a my tutaj jesteśmy od 9:30. Czy entuzjazm opadł? Wydaje mi się, że nie. Teraz aktualnie jest klasa workmanship. I tutaj to ja nic nie wystawiam. Bardzo długo nic i dopiero potem w tag. To będzie już ostatnia sekcja, także teraz mam bardzo długą przerwę. No i czekam. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz dodać? Tak, atmosfera jest świetna i wcale nie opadła. Nie opadł entuzjazm. Jest nadal fajnie.
miejscu, w sensie już wróciliśmy i pokażę wam tak na szybko, co mi się udało, co przywiozłam ze sobą z live show, bo jest tego dosyć sporo, więc już pokazuję. Może najpierw zacznę od rzeczy, które kupiłam. Kupiłam dwa modele koni. Tutaj mam jeden custom, szczerze mówiąc nie wiem jaki to mold, ale to jest Strasa Morgan. Jest przepiękny w skali stable, więc zaraz wam pokażę. O, taki kasztanowaty. I tu jest napisane z konopiastą grzywą. Cudowny. I drugiego w skali Little Beats. On jest na moldzie patataja. W sensie Ogiera Paint Horse jest też również przepiękny. Takie piękne dwa customy. Tak, tutaj mam zestaw, który wygrałam na loterii. Tutaj mam natomiast wyróżnienie, które zdobył tym razem nie sekretariat, lecz mój D'Artagnan. Ogier anglo-arabski. I mam zaproszenie na wyścigi na torze Służewiec. Kolejny rok z rzędu. A tak, to jest moja książeczka. Tutaj jest wosk dentystyczny, za który bardzo dziękuję, bo mi pomógł w montowaniu akcesoriów. A tutaj jest taka torba, którą każdy uczestnik otrzymał. I dostaliśmy ekologiczne herbatki. Proszę bardzo. Bardzo dużo herbatek. Mamy też gadżety z toru Służewiec. Jest długopis i nie wiem, co to jest. To drugie, to jest jakby uchwyt na kartę? Coś w tym stylu. A, i jeszcze voucher. Voucher w sklepie internetowym biopasze.pl. A, i jeszcze w środku była saszetka z tym mini winisem z kolekty. I ja wylosowałam, już wam pokazuję, Ogiera Clydesdale. Same gniady, ja już to powtarzam, że mi się cały czas z tych saszetek losują gniade konie. A, tutaj jeszcze wam pokażę, kupiłam takie cordeo ręcznie robione i była jedna osobka, która rozdawała wszystkim takie bardzo malutkie mikrokoniki. Zobaczcie sobie, to jest mini minis, znaczy no powiedzmy z kolekty, nie? A tutaj jest ten, to jest takie malutkie w porównaniu do tego. Tutaj są wszystkie moje nagrody. Więc jest tego dużo, dużo więcej niż rok temu i naprawdę z niektórych z nich jestem, znaczy ze wszystkich jestem mega dumna. Już wam pokazuję, więc to jest pierwsze miejsce. Zdobyłam czempiona w kategorii dekor i zdobył go mój custom na tegoroczny na Mopaimo Once Upon a Dream. Jestem mega z niego dumna. I tutaj do niego była jeszcze taka rozeta, bo pierwsze miejsce dostawały rozetki. Pierwsze miejsce zdobył również Catch Me w kategorii w dywizji Halter i w sekcji koni europejskich, rasy europejskie. I on również ma flotkę. Jednorożec, który jest w walizce, więc wam go nie pokażę, ale ten różowy, wiecie który. Dostałam go od Uli, by the way. Zdobył również nagrodę ulubieńca Domu Kultury Kadr. A, z flotek tu mam jeszcze taką, którą dostał każdy za uczestnictwo, również bardzo ładna. I jeszcze mam tutaj czwarte miejsce, które dostał D'Artagnan. Mój dziubziuś mały w dywizji Halter i to była sekcja też koni europejskich, tylko że tej mniejszej skali, bo to były stablemates i jeszcze mniejsze, więc się załapał na piąte miejsce. O, Avenger, to w ogóle też jestem w szoku, bo ja go wystawiłam w dywizji Halter w kategorii rasy iberyjskiej barokowe, mimo że on jest vintage, więc mogłam go dać do sekcji vintage, ale jakoś tak, nie wiem, wystawiłam go, a mimo wszystko zdobył piąte miejsce, mimo że konkurencja była naprawdę ogromna, serio, te modele tam, ja nie sądziłam, że on coś wygra, a tu proszę. Tutaj jeszcze mój Miguel, ten knapstruper w skali stablemates, zdobył piąte miejsce, również jestem bardzo dumna. I ten sam różowy jednorożec, który zdobył ulubieńca Domu Kultury Kadr, zdobył jeszcze trzecie miejsce w Fantasy Original Finish. Czy to już wszystko? Nie, to jeszcze nie jest wszystko, bo dostałam prezenty od widzów, za nie również bardzo dziękuję. Zaraz otworzę, bo tutaj dostałam kantar, zaraz wam go może pokażę. Taki piękny kantar i to z okuciami Rio Rondo w ogóle, wow, jest w takim ślicznym, miętowym kolorku, w sumie takim bardziej morskim. Już nie mogę doczekać, zobaczę na kogo będzie pasował, ale będę przymierzać. Piękny, bardzo dziękuję. I od drugiej widzki dostałam dużo rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj customa i moi drodzy, to jest custom inspirowany moim customem pirata, bo robiłam taki custom na wzór pirata rok temu na Namopaimo. Tutaj patrzcie, on jest w takiej dereczce i mam do niego certyfikat, bardzo piękny, dziękuję. Dostałam również ołóweczek, to jest chyba bransoletka, przyjaźnią, ale się nie mylę. Jeszcze jeden custom, takiego ślicznego kotka, również bardzo piękny, dziękuję, naprawdę, bardzo ładny. I jeszcze taką dużą derkę, to jest taki derko-kaptur w ogóle, wow, ładny, może wykorzystam jako kostium, serio, super, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Nagrywam zakończenie, bo nie zdążyłam go nagrać, a przydałoby się pożegnać, a właśnie kończę montować film, także
Dziękuję Wam wszystkim za spotkanie. Było naprawdę super. Za wszystkie prezenty, za wszystkie miłe słowa. Naprawdę mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. I mam nadzieję, że ten vlog ogólnie Wam się spodobał. I co? No, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że już za niedługo. Nie mam Wam jak pomachać, bo jedną ręką trzymam laptop, a drugą ręką trzymam telefon. A tam widzieliście tyle mojego brata.